Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku Next Top Model. Zapraszamy Was do dzisiejszej metamorfozy. Popatrzcie, mamy dzisiaj do dyspozycji fantastyczny salon fryzur. O, tak, salon fryzur. W nim dzisiaj nasze kandydatki przejdą metamorfozę. Dokładnie. Zobacz, Raul, ile fantastycznych różnych kolorów włosów będą mogły przybrać. Mmm, rzeczywiście, naprawdę stylowo. Będą wyglądały fantastycznie. Zobaczmy w takim razie. Um, przejdźmy dalej. Ach, Gabi, zobacz, jaka fajna fryzura. Mm -hmm, rzeczywiście, wygląda jak fryzura Elvisa. Ciekawe, która z dziewczyn wyjdzie z taką dzisiejszego, w dzisiejszym odcinku. Ho, 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 mam tutaj nawet nożyczki, którymi będą mogły mieć włosy przycięte. Natomiast ja z mojej fryzury jestem zadowolony. Dlatego sobie ją troszeczkę ułożę. Wszystko działa fantastycznie, nawet szarka. Ale co ty robisz, Raul? Przecież jesteśmy na żywo w telewizji, przestań. Ach, no tak, myślałem, że po prostu troszeczkę sobie tutaj poprawię fryzurę. Poprawię fryzurę? No dobra. W takim razie zapraszamy naszą super stylistkę, Sandrę Nowak. Sandra? Uhu, no witam! Jestem! No, witamy Cię serdecznie. Jak się czujesz? Och, ja fantastycznie! Jestem taka podekscytowana, że będę mogła brać udział w Waszym fantastycznym serialu na żywo. Ach, jeszcze nigdy nie, nie, nie byłam w telewizji na żywo. Wydaje mi się, że będę w stanie zamienić nasze, nasze, księ, nasze kandydatki w naprawdę super wystylizowane modelki. Fantastycznie, cieszę się. No to w takim razie zaprośmy nasze kandydatki. Dzisiaj jedna z nich odpadnie. Także zapraszamy je na scenę do przodu dziewczyny. Dokładnie na ten moment zostało pięć dziewczyn, ale która z nich odpadnie? Czy to będzie Leoni? A może Wiktoria? Może Daniela. Ale szło i tak dobrze. Może Melina, kto wie? Czy to ona? Czy może Ariana odpadnie w dzisiejszym odcinku? Uch. To naprawdę bardzo y, stresujący moment, ale poprosimy Leoni, by wyszła naprzód. O nie, o jako szkoda, tak bardzo się starałam, no ale rzeczywiście, no, konkurencja była taka mocna. Dziękuję mimo wszystko, że mogłam tutaj być. Proszę, Leoni, mamy dla Ciebie kwiaty pożegnalne i dziękujemy za Twój udział. Życzymy Ci dużo, dużo, dużo y, szczęścia w, w przyszłych wysiłkach. Ach, dziękuję Wam bardzo. Wam bardzo. Ee, życzę w takim razie innym dziewczynom dużo szczęścia. Do zobaczenia, Romi i Raul. No dobrze, no to Leoni e, już z nami nie ma. Pozostałe cztery dziewczyny. Dzisiaj metamorfoza. Wow! Nap naprawdę? Dokładnie. Dzisiaj kolejna kandydatka będzie musiała wybrać, e, być naprawdę fajnie prze wow, wow, wow. E, Przemieniona? Przemieniona? E, ja chcę. E, witam, jestem Wiktoria. No cześć, Wiktoria. No to cóż mogę zrobić z Twoimi z z włosami? Na pewno coś fantastycznego. Zaraz się przekonamy. No to zapraszamy. Wiktoria, czy już jesteś gotowa? Chwileczkę. A, wow, Wiktoria. Naprawdę szykowna fryzura. Super fajny kucyk, Pony. Uniesiony w górę. Wow. Ach, rzeczywiście, ale dobrze wyglądam. Super mnie to odmłodziło. Naprawdę jestem zadowolona. No to kolejna kandydatka. Ariana. No to chodź, do Sandry. Halo, jestem Ariana. No, witam Cię, jestem Sandra. Co dzisiaj będę mogła z Tobą zrobić? Hmm, na pewno wymyślę coś super. Aha, jestem super podekscytowana. O, o, ale troszeczkę boję się dużego yy, obcinania. Może możemy tego uniknąć? Może tylko trochę? No, nie szkodzi. Na pewno się uda. No to, Ariana, czy jesteś gotowa? Prosimy do przodu. Wow! To jest ale dopiero super! Super metamorfoza. Ten czerwony kolor. Mhm, Ariana wygląda naprawdę super w tej czerwonej, w tym czerwonym kolorze. Bardzo ją ubiera. O, oh, wow! Wyglądam zupełnie inaczej! I chyba właściwie nie pozbyłam się długości. A ty musisz być Melina, prawda? Mhm. Witam! Wie pani co? Prosiłabym, żeby za dużo nie obcinać i też nie zmieniać koloru. Bardzo lubię moje włosy. Może mnie je troszeczkę inaczej ułożyć. Czy damy radę? Hmm, no to właściwie nie mogłabym zrobić nic. ci usiądź, usiądź, na pewno coś wymyślę. Będziesz zadowolona. Hmm, 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 troszeczkę to już trwa. Czy Melina już jest gotowa? Gdzie jest Raul? O, jestem tutaj, jest tu tak milutko na tym kocyku, na tym dywaniku. och, odpoczywam troszeczkę, ale już idę. Raul, no ale przecież jesteśmy na żywo, nie możesz odpoczywać na dywanie. O, matko. No przepraszam, przepraszam, już, już jestem gotowy. Wow, Melina, wyglądasz totalnie inaczej. O, o, nie! Co tu się stało? Przecież mówiłam, że nie chcę mieć innego koloru. Chyba! Czarne włosy chcę z powrotem mój blond. O oh, nie, i ten ohydny kucyk. och. O matko, jak ja teraz powrócę do mojego wcześniejszego koloru? Jestem taka niezadowolona. Ach, no cóż, nie wygląda przecież aż tak źle. Metamorfoza wyszła naprawdę świetnie, nie wiem o co jej chodzi. Ja też nie, bardzo dobrze jej w tym czarnym. Nie mam pojęcia. No cóż. Okej, okay. no a ty jesteś ostatnią kandydatką, prawda? Cześć, tak jestem Daniela. No cześć. No to w takim razie siadaj. Czy jesteś podekscytowana nową fryzurą? Oczywiście. Możesz robić co chcesz. Możesz zmienić kolor, obciąć. Jestem naprawdę otwarta na wszelkie propozycje. Zrób ze mną coś super. No dobrze. No to nasza kolejna ostatnia kandydatka Dani, już powinna być gotowa. Wow! Ale super złote włosy i ten kłos. O oh, wow! To rzeczywiście fan... Całkowita metamorfoza, jakiś super warkocz, i ten kolor złoty, wow! No dobrze, no to na dzisiejsze to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze metamorfozy. Dziewczyny wyglądały naprawdę super. Co myślisz? No, dokładnie, wyglądały super. Zobaczcie, wszystkie cztery dziewczyny przeszły totalną metamorfozę. Sandra, prosimy cię troszeczkę tutaj do przodu. Mogłabyś się powiedzieć na temat dzisiejszych metamorfoz? Tak, dokładnie, ja bawiłam się fantastycznie, dziewczyny były super, wszystkie fryzury wyszły naprawdę rewelacyjnie. Tutaj zmieniło się, zmienił się troszeczkę uczesanie. Ariana zmieniła totalnie kolor ze swojego na czerwony. Melina natomiast zmieniła kolor z blond na czarny. Totalna metamorfoza, diametralna. No i Daniela skończyła ze złotymi e, włosami z, e, zaplecianymi w kłos. Fantastycznie! No i cóż, która Wam e, podobała się najbardziej? Która z kandydatek jest Waszą faworytką? Głosujcie pod filmikiem. Czekamy na Wasze głosy, opinie. E, no i cóż, zapraszamy do kolejnych odcinków Next Top Model. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia! Cześć!